Męski świat. Czym jest i dlaczego jest tak ważny? Na ten temat porozmawiamy z Łukaszem Koziołem, doradcą życia rodzinnego, kochającym mężem i ojcem trzech synów. Ciągle kochającym. Tak jest. Mówi się, że niełatwo jest być mężczyzną w dzisiejszych czasach. Czy to prawda? Poważnie? Tak, tak jest. Powiem szczerze, że jeżeli przypatrzymy się sprawie globalnie, to myślę, że chyba tak. Z tego względu, że dzisiaj stawiamy się my, mężczyźni, w takiej roli trochę, nawet bym powiedział, lekko wycofanej. Boimy się zrobić krok do przodu, bo z drugiej strony pokazały się przed nami panie, które chcą dojść do głosu. I wpadamy w panikę. Zapominamy o swoich pewnych rolach, które mamy do zrobienia tutaj w dzisiejszym świecie, a mamy ich całkiem sporo, nie? Kobiety potrzebują relacji, nie? Wiemy, o co chodzi. Potrzebują dialogu. My jesteśmy bardziej tacy, no, aktywiści, że tak powiem. W sensie lubimy działać, lubimy być pochwaleni. Ale wracając do tego pytania, czy jest trudno? Myślę, że tak, no bo dzisiejszy świat nie mówi jasno, jaki mężczyzna powinien być, tak? Często pokazują nam mnóstwo obrazów, tak? W reklamach nawet, nie? To jest przykład prawdziwego mężczyzny. I stoi gość porządnie napompowany, sześciopak na brzuchu. No ja nie jestem w stanie tego zrobić i już, wiesz, no czuję się troszeczkę gorszy. Najważniejsze to jest, żeby dzisiaj mężczyzna żył wprawdzie, upomniał się o siebie, nie? Czyli miał swoje imię, które niejednokrotnie otrzymuje w dzieciństwie od swojego taty, mamy. A to, że mężczyźni mają trudno, oznacza, że kobiety mają łatwiej? Czy kobiety mają łatwiej? Mogę się paru panom narazić, ale z perspektywy czasu, kiedy my mężczyźni od tysięcy lat byliśmy stawiani w takiej drabince hierarchii, że tak powiem. No byliśmy królami, władcami. Kobiety też były, nie? Ale już nie w takim procencie jak mężczyźni. To zawsze gdzieś tam kobieta grała takie, można powiedzieć, drugie skrzypce, nie? I myślę, że tak, kobiety miały trudniej. Przede wszystkim wydaje mi się, nawiązując do mojego małżeństwa, że przebić się przez tą dużą zbroję taką tego chłopa, co ja mam, nie? Mojej żonie było niesamowicie ciężko, ponieważ ja byłem zamknięty na dialog, byłem zamknięty na relacje, bo uważałem, że to jest słabość, rozmawianie o jakimś tam sprawach delikatnych, nie? Ja jestem facet, ja wiem, co mam robić, idę prosto i czasami raniąc innych, nie? A co to oznacza, że męskość przeżywa obecnie kryzys? Czy świat nie potrzebuje już mężczyzn? Czy może chce się ich dopasować do współczesnych wymogów? Powiem tak. Nie da się określić, czym jest męskość bez kobiecości tak naprawdę, nie? Jeżeli widzimy z jednej strony kobietę, która jest mega szczęśliwa, mega uśmiechnięta, przy sobie ma partnera i czuje od niego bezpieczeństwo, szacunek, wsparcie, widać, że pięknie kwitnie, no to chyba to jest najlepsza wizytówka mnie jako faceta, nie? Także myślę, że każda kobieta ma jakieś wyobrażenie o męskości, nie? Jeżeli mężczyzna słucha jej potrzeb, tak? Jeżeli dowie się, czego ona potrzebuje, jaki jest jej wzór męskości, tak? To możemy to przedyskutować, nie? Niekoniecznie oczywiście facet, że się podda, nie? Wyłoży się i powiem, dobra, to już będę takim kwiatuszkiem, jaki chcesz. No nie do końca, bo wtedy byśmy nie byli sobą, nie? Głównie chodzi o to, żeby zobaczyć ten owoc, nie? Na przykład w związku małżeńskim, tak jak jest u nas. Wiadomo, nie jest kolorowo, nie? Ale cały czas idziemy do przodu, cały czas się staramy, dorzucamy do tego ognia małżeńskiego, że tak powiem, żeby przyszłe pokolenie, które idzie do moi synowie, no też mogli coś z tego wyciągnąć, nie? I zasilić w ten sposób swoje rodziny. A w takim razie jaki powinien być mężczyzna? Zresztą chyba mówiłem, ale prawdziwy. Musi mieć imię. Nie jestem Schwarzeneggerem, nie jestem Pinokiem. Jestem Łukasz Kozioł, tak? Robię to, co lubię. Robię to, co kocham. Nie ograniczam się, nie wycofuję się, tak? Ale też wchodzę
w rozmowę, w dyskusję z innymi, tak? Bo czasami mogę pobłądzić, jasne, nie? Dlatego ja zawsze uważałem, że rozmowa jest priorytetem i to chyba ten dialog to jest narzeczeństwo, małżeństwo, męskość, kobiecość, bardzo ważne. Myślę, że tutaj do zrobienia mamy bardzo dużą pracę, ponieważ często jest tak, że wynosimy z domu takie przekonanie, że facet ma być twardy, nie? Nie wiem, czy słyszałeś kiedykolwiek. Faceci nie płaczą, nie? No na pewno. Rozbijesz kolano, mama biegnie i wiesz, głaszcze, tuli, całuje, a ojciec przyjdzie, nie becz, zaraz przejdzie, nie? I czasami z tym schematem wchodzimy w życie dorosłe i mamy taką założoną piękną zbroję na sobie, nie? Taka ta zbroja czasami bywa tak twarda, że po pewnym momencie, kiedy już stoimy na kobierce ślubnym, tak, żona próbuje do niego pukać i nie ma. Musimy się też umieć otwierać, nie? Czyli ja zawsze mówię, że kobieta i mężczyzna to jest piękne uzupełnienie. My uczymy się kobiecości, a oni uczą się też męskiego świata, nie? O kobiecości mówię w sensie kobiecego świata, bo musimy to poznawać. Jakim być mężczyzną? No, nie dominować w związku przede wszystkim, nie? Nie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj, gdzie kobiety wychodzą i mówimy, my chcemy więcej, a faceci albo się wycofują, albo mówią, my wam nie damy, nie? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy nie rywalizowali ze sobą, ale żebyśmy mogli żyć w partnerstwie, nie? Czyli uzupełniać. To jest bardzo ważne. Mhm. Mówił pan o tym błądzeniu jako mężczyzna. Mhm. Jakie pułapki czyhają na chłopców, na młodych mężczyzn? Co utrudnia im stawanie się mężczyzną? Dzisiaj to chyba nie odkryję Ameryki, jak będę chciał powiedzieć o sferze seksualności. Bardzo temat delikatny, o którym mężczyźni w ogóle nie chcą mówić, a z którym mają niesamowity problem. Internet, wszystko to, co w sieci, podsuwa nam piękne, w dużym cudzysłowiu, owoce, które mogą nas totalnie rozbić i, że tak powiem, wyciszyć naszą wrażliwość i tak dalej, nie? Zobacz temat pornografia. Nie? To jest niby temat cicho, dobra, nie mówmy o tym, każdy wie, że coś takiego jest, ale o tym nie rozmawiajmy. Znam mnóstwo mężczyzn, którzy milczą, ale znam też taką grupę mężczyzn, którzy dzisiaj otwarcie mówią, tak, mam z tym problem, na przykład, nie? Idźmy dalej. Jak mówią, że mają z tym problem, to widzą, jakie jest to zagrożenie dla ich związku małżeńskiego. Czyli kobieta staje się obojętna, jestem mniej wrażliwy, chcę mieć tu i teraz, i tak dalej, i tak dalej. Może mocne, ale taka jest prawda. Poza tym trzeba pamiętać, że sprawy związane z pornografią to jest czysty egoizm. A nic tak nie zabija miłości w związku małżeńskim, jak właśnie egoizm. To jest największy wróg miłości. Jakie jeszcze zagrożenia? No przede wszystkim towarzystwo też, nie? Wszystko zależy, gdzie się obracam, w jakim towarzystwie. Znam teraz takiego chłopaka, nazwiskami nie mówię, więc mogę powiedzieć, który przeszedł bardzo trudną drogę. Chyba otarł się o wiele takich, że tak powiem, pootwierał wiele szuflad, które go zaczęły niszczyć. I powiem szczerze, że kiedy nawrócił się teraz chłopak, tak? Poznaje Boga cały czas. To mówi, że nie zdawał sobie sprawy, że może być szczęśliwy. Ponieważ chwilowe zaspokojenia w świecie pornografii dawały mu chwilowe zaspokojenie. Tylko i wyłącznie. A szczęście? Szczęścia nie było. Szczęście to jest coś długofalowego. Także towarzystwo przede wszystkim. Też dobre wzorce. A co z tymi, którzy przeżywają swoją męskość w sposób mniej standardowy? Są bardziej wrażliwi, nie lubią sportów i tak dalej. Czy powinni się martwić, że coś z nimi jest nie tak? Ja jestem tego zdania, że każdy powinien się martwić o siebie i nie patrzeć za bardzo na drugich. Bo wiadomo, że jeżeli jest ktoś z boku, kto jest macho, tak? I przy nim stanie chłopak, który nie jest macho, że tak powiem, ale ma na przykład większą wrażliwość, na przykład jak ten chłop, co stoi 2 metry i szeroki. Chociaż powiem szczerze, że ten chłop, który potężny facet, on może mieć też niesamowitą wrażliwość, tylko tą zamkniętą. To o tej zbroi, co ci opowiadałem, nie? Jeżeli kiedyś słyszałem, nie wiem, chyba doktor Jacek Polikowski użył takich słów, że
Pismo Święte jest najlepszą odpowiedzią na to, jakim powinieneś być. I tego się trzymam. Nie należę do osób, która ocenia. Nie chcę tego robić, ponieważ wiem, ile pracy musiałem włożyć w siebie, żeby móc uwolnić swoją rodzinę. Ile pracy musiałem włożyć w to, żeby poznać czym jest męskość. Czyli dla mnie osobiście umiejętność klęknięcia przed Jezusem, przyjęcie Komunii Świętej, dla mnie to jest męskie. Kiedyś wstydziłem się wykonać znak krzyża. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj już mogę otwarcie, zresztą jestem tutaj u was, otwarcie mogę o takich rzeczach rozmawiać i nie czuję lęku i nie czuję strachu. Niech będzie sobą, niech będzie prawdziwy. Wrażliwość jest piękna. Wrażliwość jest piękna. Nie każdy jest w stanie ją odkrywać. Jeden wyszedł z jednego domu takiego, drugi z takiego, także to jest... Nie da się określić jednoznacznie, tak? Czy mają się przejmować. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że powinni się budować i iść swoją drogą, nie? Z miłości, tak jak Ewangelia mówi. Jeden do drugiego. I chyba najważniejsze pytanie, czyli jak radzić sobie z trudnościami w byciu mężczyzną, w stawaniu się mężczyzną? Gdzie szukać pomocy? Czy skąd czerpać wzorce? Nie ukrywam, że mamy przywilej niesamowity jako faceci, bo na krzyżu wisi Jezus Chrystus, mężczyzna, facet, nie? I zdarza mi się, że spotykam, jak pracujemy z parami, z małżeństwami, spotykam chłopaków, którzy wychowywali się na przykład bez ojca, nie? Są takie sytuacje. I często jest tak, że ta osoba mówi, no słuchaj, no wy macie łatwiej, bo mieliście ojców w domu, nie? A ja no niestety no jestem usprawiedliwiony. Nie do końca tak jest, bo faktem jest, że musi zrobić podwójną robotę, nie? Ale jest to wszystko wykonalne. Wzorce. Nie wiem, tworzą się różne grupy mężczyzn. My mamy taką grupę mężczyzn, Józków. Potocznie się nazywamy Józki, gdzie spotykamy się cyklicznie i rozmawiamy o problemach właśnie męskości, o tym, jak sobie radzić w pewnych sytuacjach, nie? Jak się dźwigać, razem gdzieś czasami pojedziemy. Trzeba znaleźć też środowisko takich facetów, nie? Myślę, że tego nie brakuje. Nawet wy jako młodzi ludzie, nie? Macie też środowiska swoje, nie wiem, jest KSM, grupy działające przy parafiach, nie? Ja wiem, że czasami odbiór jest taki, że ktoś tam z boku mówi, weź, bo ci są, wiesz, nawiedzeni, nie? I tak dalej, nie? Robić swoje. A najlepiej to robić tak, żeby każdy przyszedł i zapytał, ty, co się dzieje, że jesteś taki szczęśliwy na przykład, nie? I wtedy masz pole do popisu, nie? Żywe świadectwo. Także tutaj bym szukał wsparcia. Mnóstwo wzorców. Wujek Gogle. Od księdza Pawlukiewicza przez ojca Adama Szustaka, różnych tak naprawdę kapłanów czy osoby świeckie. Mikołaj Kapusta przychodzi mi do głowy, fajnie, strasznie lubię go słuchać, chłopaka. Wystarczy tylko wygooglać, a na pewno coś każdy znajdzie dla siebie. Jeżeli ktoś chce zrobić pierwszy krok, czyli jak to moja koleżanka Sylwia zawsze powtarza, którą serdecznie pozdrawiam, wejść w nowe, ale nie w starych butach. Trzeba te buciki zostawić i podjąć decyzję, nie? No to jeszcze wpadłem na jedno pytanie. Wspomniał pan o przykład ojcu Szustaku. Mówił pan też, że męskość powinna, jest ściśle powiązana z kobiecością. Mhm. I jak tą męskość okazują ojcowie święci, zakonnicy, księża, którzy przecież żyją w celibacie? To znaczy myślę, że no, sama sprawa związana z tym celibatem, o której mówisz, tak? Męskość. Przede wszystkim musiałbyś zapytać księdza Piotra, na przykład, który tutaj był na audycji, czy któregoś z księży, tak? Jak oni przeżywają męskość? Jest mi ciężko odpowiedzieć, bo ja wiem, z czym oni muszą się borykać, tak? Prosty przykład. Ja mam swojego proboszcza w parafii, którego też serdecznie pozdrawiam, który zamyka kościół, kończy z nami spotkanie, idzie do siebie na plebanii, zamyka drzwi, jest sam. I teraz jest pytanie, są księża, którzy mogą z innymi księżmi się spotkać na jednej plebanii i porozmawiać, nie? Na różne tematy. I myślę, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, jak przeżywa ten ksiądz, czy przeżywają inni. Myślę, że sama sprawa związana z trzemięźliwością jakąkolwiek, tak? Czyli tym celibatem, o którym mówisz, no to jest strasznie trudne. Ja wiem po sobie jako mężczyzna, że to jest, zresztą z żoną od paru lat ćwiczymy się z tematem
związanych z metodą rycera. I powiem wam szczerze, że dla mężczyzny jest to strasznie trudne. Dlaczego? Ponieważ nabuzuje testosteron. Tak? I no, często też jest tak, że popatrz, pojedziesz wymienić gdzieś koła samochodu, nie? I jedziesz i widzisz potężną reklamę, nie? I na reklamie co jest? Piękna kobieta, rozebrana, oczywiście pewne rzeczy zakryte i trzyma dwie opony, nie? I zobacz, ile widzisz takich obrazów, gdzie są faceci trzymający koła. Rzadko się z tym spotykam, wiesz, łapią nas, jesteśmy wzrokowcami, łapią nas na pewne rzeczy i mamy trudniej. Ta praca jest do zrobienia, ale uważam, że to wszystko trzeba przemodlić, zostawić Bogu na stole, pogadać i o tych trudnościach i myślę też, żeby mieć takiego ojca duchowego, nie? Czyli osobę, do której mogę pójść i powiedzieć tak, księże Krzyśku, czy ktoś tam, nie wiem. Chciałbym, żeby ksiądz był moim spowiednikiem, żebyśmy się mogli spotkać i mógł się wyspowiadać i porozmawiać. Myślę, że to jest też bardzo dobry krok. Ja taki krok miałem osobiście i ksiądz już wiedział, z czym przychodzę i już wiedział, jak mnie ustawiać, bo tutaj też trzeba, potrzeba wsparcia duchowego, żeby móc wzrastać, nie? Także nie załamywać, tylko do przodu. A co z męską odpowiedzialnością? Bardzo dobre pytanie, myślę, że kluczowe. No niestety muszę powiedzieć, że często widzę pewne unikanie tej odpowiedzialności, zwłaszcza dzisiaj, jeżeli chodzi trzeba zdecydować o pewnych kwestiach. Mamy temat aborcji, tak? Mamy tematy związane właśnie z związkami niesakramentalnymi. Potrzeba jest czasu dzisiaj, gdzie mężczyzna siądzie i położy sobie na stole pewne wartości, tak? I powie, słuchaj, kochana, ja to widzę tak, tak, tak i tak. I czasami jest potrzeba. Czasami jest potrzeba, żeby mężczyzna wziął swoją kobietę za rękę i powiedział, nie martw się, jestem przy tobie i na pewno sobie poradzimy. To jest odpowiedzialne i to, jest, i to daje poczucie bezpieczeństwa swojej żonie. Kiedyś ktoś powiedział, że gdyby mężczyźni twardo stanęli przy swoich kobietach w sytuacjach trudnych, kiedy na przykład nastolatka zachodzi w ciążę, tak? To myślę, że nie mielibyśmy tyle aborcji, o których słyszymy w świecie. Tak? Nie możemy uciekać, nie możemy robić kroku wstecz tego, o którym powiedziałem wcześniej. Powinniśmy robić krok do przodu i tą klatą, którą mamy z przodu, bronić swoją piękność. Okej, dziękuję bardzo za pana czas i za wywiad. Dziękuję.